Pani Borys w swoim wystąpieniu dzisiaj przypomnieć mówiła, radujmy się przy okazji również tych tragicznych i smutnych momentów, bo warto przeżywać też w taki sposób. Także bardzo zachęcam Państwa do słuchania, do oglądania. Myślę, że przyjmiemy artystów gorącymi sercami i przede wszystkim gorącymi brawami. Także zapraszam do wysłuchania koncertu. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie. Miło mi się z Państwem spotkać na koncercie zespołów ludowych zatytułowanym W moim sercu wolność gra. Organizatorem cyklu koncertów jest Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej. Koncert dofinansowano ze środków programu wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022 w ramach programu dotacyjnego Niepodległa. Na dzisiejszym koncercie na scenie zaprezentują się dwa wspaniałe zespoły ludowe. Zespoły, które są największymi i najlepszymi zespołami ludowymi w województwie podlaskim. A będą to m.in. zespół Skowronki, ludowy zespół pieśni i tańca Skowronki z Brańska. Powstał. O właśnie, brawa się należą jak najbardziej. Zespół powstał w 1986 roku z inicjatywy Mirosława Szymańskiego, który do dziś jest jego kierownikiem, choreografem i menedżerem. Skowronki działają przy Zespole Szkół w Brańsku. Członkami zespołu są zarówno uczniowie szkół podstawowych, średnich, studenci, jak też osoby pracujące. Skowronki to zarówno kapela, jak i dwie grupy taneczno-wokalne, a także grupa Małe Skowronki. W sumie to blisko 90 osób. To jeden z najbardziej liczących się zespołów folklorystycznych na Podlasiu. Posiada bogaty program artystyczny, od tańców narodowych po suity z wielu regionów Polski. Artyści wyróżniają się na tle innych zespołów oryginalnymi strojami. Skowronki koncertowały na wielu scenach w kraju i za granicą. Artyści brali udział w wielu nagraniach radiowych i telewizyjnych, w tym zagranicznych, doskonale promując nasz region. To pierwszy z zespołów, który będzie się prezentował na scenie, a przeplatać się występy będą występy Skowronków z zespołem Kurpie Zielone. Zespół pieśni i tańca... To jest widowisko, bo są najlepsi z Podlasia. To nie takie tam, że przyjeżdżali, że nie wiadomo kto. Zespół pieśni i tańca Kurpie Zielone, działający przy Podlaskim Instytucie Kultury w Białymstoku, wcześniej znany Państwu Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku, to jedna z najstarszych tego typu grup, nie tylko w województwie, ale również w całej Polsce. Zespół rozpoczął swoją działalność w roku 1953 z inicjatywy profesora Stefana Sobierajskiego. W roku 1956 połączył się z zespołem Związku Zawodowego Pracowników Drogowych w Podlasiu i od tamtej pory funkcjonuje pod nazwą Kurpie Zielone. Nieprzerwana 65-letnia działalność zespołu jest zjawiskiem bez wątpienia wyjątkowym. Obecnie Kurpie Zielone liczą prawie 100 członków, ale od momentu powstania w grupie tańczyło, śpiewało i grało ponad 2000 osób. Zespół tworzą studenci i uczniowie oraz osoby pracujące, nie tylko z Białegostoku, ale również z całego województwa podlaskiego, a nawet z innych regionów Polski. Od samego początku repertuar zespołu opierał się przede wszystkim na tradycjach sąsiadujących ze sobą regionów Podlasia, Kurpi Zielonych i Kurpi Białych. Ale stale wzbogacany jest o nowe kompozycje. Obecnie grupa prezentuje nie tylko folklor z terenu województwa podlaskiego, ale także ziem górskich. Spisz, Orawa, Żywiecczyzna, Ziemia Sądecka, Beskid Niski i innych regionów. Ponadto z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości
oferta repertuarowa poszerzyła się o nowe opracowania choreograficzne polskich tańców narodowych. W ciągu 65 lat działalności zespołu dał blisko 2000 koncertów, które obejrzało ponad 1 000 000 widzów. Występował w niemal całej Polsce oraz w ponad 20 krajach Europy, Azji i Ameryki. Najważniejszym celem Kurpi Zielonych jest działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, pielęgnowanie tradycji ludowych Podlasia i Kurpiowszczyzny, popularyzowanie najpiękniejszych pieśni i tańców polskich oraz ich prezentacja w formie scenicznych opracowań. Przez wiele lat repertuar Kurpi Zielonych tworzyli kierownik artystyczny Andrzej Dyrdał oraz choreograf Wiesław Dąbrowski. Od 2016 roku nowy program grupy przygotowuje choreograf Mariusz Żwierko, kierownik artystyczny zespołu, a kierownikiem muzycznym jest Andrzej Grzybowski. Proszę Państwa, za chwilę przed Państwem najlepsze zespoły ludowe w całej Polsce. Kurpie Zielone i Skowronki. Wszystkiego dobrego, miłych wrażeń. Po pierwszy raz widzę, że mam okazję obejrzeć tych najlepszych. Wierzę, oni to są jednorazowe sceny, ich nigdy więcej zobaczysz. Masz okazję zobaczyć, bo oni w kurach w telewizji niestety.